Dzień dobry! Uy, cześć! Dzień dobry, buongiorno! Witam! No! Tego mi brakowało! Dobre samopoczucie mam dzisiaj od rana, co? Dobry humor! Tak, dlaczego dobra pogoda jest dzisiaj? No, ma być gorąco, ale jest taki przyjemny wiaterek, także jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie. Linię. A może kupimy jeszcze jakieś inne kwiaty? Nie. Ja lubię, dlaczego moje domu chce ślinny. Tak? Tak. Dobrze. No to już wiecie, jaki mamy plan na początek dzisiejszego dnia. Jedziemy po kwiaty, bo już w domu pusto. Dobra, ma salgrosa, kontrary. Na małe zakupy? No dobra. No dobra, czyli już słuchajcie. Ja chyba nie muszę nic mówić, bo Max już po prostu wszystko powiedział, co najważniejsze. Zaczynamy, kochani, nowy vlog. Może od tego rozpocznę. Jedziemy po kwiaty za moment, bo przydałoby się już uzupełnić wazony w całym domu. Czas najwyższy. Zresztą powiem wam, że ten tydzień był naprawdę bardzo, bardzo intensywny dla mnie, zwłaszcza dla mnie, bo Max był w pracy, a ja naprawdę miałam w tym tygodniu dużo stresu, dużo przeżyć. No i przyszedł weekend, trzeba sobie troszeczkę odpocząć, trzeba nadrobić zaległości, pojechać na zakupy, w domku już posprzątane, właśnie pojechać po kwiaty i zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień się potoczy. Po południu jedziemy do moich rodziców, bo muszę mamie zrobić zabieg z dermapenem, a wieczorem myślę, że spotkamy się ze znajomymi i skoczymy może gdzieś na coś dobrego, jakąś dobrą pizzę. No zobaczymy. W każdym razie zapraszamy do oglądania i życzymy wam miło spędzonego czasu dzisiaj z nami. Zapas kwiatów zrobiony. Zobaczcie, piękne różowe lilie. Ale dostałam też takie bukiety. Widzisz, jeden jest od Massimo, no, a ten jest od naszego ulubionego sprzedawcy. Proszę, jaki dzień pełen kwiatów. Finuś, jeszcze nie rozpakowaliśmy, a ty już się wylegujesz? Pinek, oj, zazdrośnica przyszła. Hej! Che stai facendo? Stai prendendo il sole? Nie, testuję nowe materace. Nuovi materazzini? No, sì. We have breakfast in bed. Pour the coffee and kiss me. We are both keeping warm. No i tak, dzisiejsze popołudnie spędziliśmy u moich rodziców na kawce, zjedliśmy przepyszne ciasto, które zrobiła mama specjalnie dla Maxa i słuchajcie, tak nam szybko minął czas, że nawet nie zdążyłam nic dla was nagrać. Ja chciałam wam pokazać, jakie piękne pomidory mama ma w ogródku i jakie przepiękne rosną już winogrona, ale może zrobię to przy następnej okazji. Także no niestety nie udało mi się nic nagrać, ale za to naprawdę spędziliśmy super popołudnie z rodzicami. I co, jedziemy teraz do centrum, przydałoby się coś zjeść. Tak, może mąka woda? Mąka woda? Tak. Dawno nie byliśmy, co? Na pizzę, tak. No to jedziemy może na jakąś pizzę. No zobaczymy, czy jest miejsce, no bo tam jest dosyć mały ogródek i często jest bardzo zajęte to wszystko, prawda, zarezerwowane. Ale może uda nam się wypić się do talii klienci. No, tam ma być. Zobaczymy. A jak nie, to pojedziemy może gdzie indziej. Może z Bacanapoli? Albo. No to jedziemy zobaczyć co i jak. Także widzicie, tak nam minęła dzisiejsza sobota. Prawie cała. No i jesteśmy w Mąka i Woda. Co będziemy zamawiać, Massimo? Ja wezmę pizzę Funghi. Uwielbiam i gorąco wam polecamy. La tu? La bianca. No, tu? Prosciutto e Funghi. Dabery? No dobra, to zamawiamy.
Muszę wam powiedzieć, że zrobiło się naprawdę ciemno i chyba zaraz przejdzie dosyć intensywna i przyjemna burza. A jak możecie zauważyć, ja już jestem w domku. Co prawda sama, bo Max jeszcze pojechał do restauracji Olio Pomodoro i pewnie wróci za jakąś godzinkę, więc przez godzinkę mam czas dla siebie i idę sobie zrobić relaksującą kąpiel, jakąś maseczkę, a później mam ochotę poczytać nową książkę. Także kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z nami tych kilka minut. Zapraszam do kolejnych publikacji. No i dzisiaj niestety żegnam się z wami sama. Także buziaki, pa!